Cześć, z tej strony Patryk 62. Witam Was w unboxingu numeru 24 kultowej ciężarówki z epoki PRL-u, a jest ją Ural 375D. Zapraszam do oglądania. Tak, mamy tutaj model i gazetkę ofoliowaną, więc otwieramy. Jak już chyba widzieliście, nie, ten odcinek już wrzucę, bo jeszcze nie wrzucałem odcinka z Syreny, z P4 Furgonik. Tu są, przepraszam, że źle ustawione. Tu mamy tablicę mojego autorstwa, linii 5192 na Tarnowskiego Dworzec. I tak, tu mam sam model w blistrze, model jest naprawdę duży. I tak, mamy tutaj nazwę kolekcji, wydawnictwo, numer modelu i model. Tak, spóźniona premiera, Ural 375D. Możemy się dowiedzieć, że model Ural 375D jest z roku 1952 i że jest w skali 1,43. Tu mamy widocznie ze NRD Armii pozyskany. Od razu mówię, przepraszam za odgłosy z drugiego pokoju. O, system rakietowy zamontowany na Uralach. Do dzisiaj służą. No. Na Ukrainie chyba też. Taka prezentacja gazetki, szybka. Tu mamy prezentację, no szybko mówię. Kabina, silnik, uszczelnienia, wyciągarka, błotniki, zawieszenie, koło zapasowe, zbiornik paliwa, napęd. O, pojemność 300 litrów. Tu mamy wersję dźwig. Dźwig, tu taki przedni, wyciągarka i tu taki też dźwig. O, ZU-131 też był konkurencją do Urala. Rosyjskie ciężarówki były ciężkie i dużo wytrzymywały. Na przykład ZIŁ, URAL lub gazy, nie? Na przykład takie stare Jelcze 28-29 się nie nadawały pod jazdy, pod górki i ciężki teren. I tak. Możemy się dowiedzieć na rysunku technicznym, że wysokość miało 2980, między przednią a drugą osią miał 3525 i między dwoma osiami miał 1400. A w całości miał 7350 mm. Powiedziałem tak sobie, że po co mam przedłużać odcinek, tak podejrzewam, przepraszam za trzaski, tak wiem, że całych odcinków nie oglądacie, bo kogo obchodzą dane techniczne, nie, może sobie to każdy przeczytać, nie. Po co ja mam się produkować i czytać? I możemy się dowiedzieć, że na septym numerze będzie model, który będzie ciężko w kioskach, w Empikach. Ja mam zaklepane modele, więc ja się nie przejmuję. Na septym numerze kultowych ciężarówek PRL-u, numerze 25, będzie Star A28 i mieszany. A28, A29 dźwig. No w sumie to była ta sama ciężarówka, no jeden był w benzynie, a drugi w dieslu. Możemy się dowiedzieć, że początek produkcji był w 1969 i że jest w skali 1,43. No tu dźwig fajnie wykonany, pewnie podwozie będzie metalowe, a ta cała zabudowa dźwiga będzie plastikowa. I myślę, że się będzie podnosić, ale na De Agostini nie ma, są tak. Nie mówię, że De Agostini to zła firma i oni nie produkują dobrych modeli. Przepraszam, jeszcze powiadomienia będą mi przysyłać. No, tak. No.
otwieramy model. Się łatwo otwiera. Wolę tak na całej długości otworzyć blister, bo wiemy, że jak ludzie otwierali, to że im lusterka wypadały. A nie chcę, żeby tak się mojemu modelowi stało. O tak. Już otwieramy sobie, bierzemy to. Tu blister, możecie to wyciepać. Jak ja, bo to mi niepotrzebnie, model nie idzie na sprzedaż. O, pierwsze wrażenie. Fajny model, nieco, nie? Jeszcze Buda, fajne te przetłoczenia są zrobione. O, duży bak paliwa. Zamiast rejestracji to namalowane na boku i że tu nie ma rejestracji. Model ma terenowe opony jak stare 266, nie? Dobra, to przejdźmy do prezentacji. Moduł jest naprawdę duży. Czekajcie, porównam wam go z Peugeotem. Z Peugeotem 505 z kultowych aut PRL. Jest różnica, to nie jest maluch ino sedan, a jest do wysokości, a sięga do dachu prawie błotnika. Całe koło to jest ten Peugeot. No, recenzja będzie za niedługo. Dobra. Przejdźmy do prezentacji. Tak, mamy zderzak z białymi zakończeniami. Mamy tutaj, jak to się nazywało, nie wyciągarka, wciągarka i no haki. Haki na holowanie na przykład. Tu mamy grill i widać ładnie odzorowaną w kolorze nadwozia chłodnicę. Chłodnicę. Przepraszam jeszcze raz za dźwięki dochodzące z całego domu. Tak, tu mamy po rosyjsku napisane cyrylicą Ural. Reflektory jeszcze tu tak schowane pod błotnikiem, żeby nie widzieli kierunkowskazy. Maska, tu dodatkowe światło. Szyba ze plastikową czarną obwódką. Wycieraczki chromowane, lusterka. No, lusterka warto uważać, bo mogą się wam łatwo urwać. Jeden poruszenie mocniej palcem. Fajnie jest to, że jak się urwie lusterko na przykład i wyjdzie ze tej dziur, to jest łatwo je przykleić. Tak, tu mamy chyba, nie wiem na co zbiornik, możecie napisać w komentarzach. Możecie napisać w komentarzach. Tak, tu mamy jeszcze koła chyba ze specjalnym wentylem tutaj. Koła terenowe, wloty powietrza, numery rejestracyjne pojazdu, schodek. Tak, szyba jako... Tu nie ma w ogóle uszczelki, ale za to tu na tej szybie jest. I tu jeszcze jest dodatkowa. Tu ta szyba jest taka jakby podzielona i jeszcze jest tu, żeby była lepsza widoczność. I klamka pomalowano na szaro jako wytłoczenie. Ogromny bak paliwa. Chyba miejsce na akumulatory. I cała paka, nie? Tu mamy koła takie same jak pierwsze, więc nie ma co opisywać. Tu mamy plandekę, że tutaj są zamki i można otworzyć. A tu mamy plandekę, które wytłoczenia. No naprawdę jako plastik, dobrze zrobione wytłoczenia. Oddalę wam jeszcze, o tak. Tu jeszcze są szybki, jakby był do przewozu osób, nie? No, myślę, że takie kursowały ich autobusy miejskie. Tu mamy całą tą plandekę, co się otwiera, dwie małe szybki, numery rejestracyjne, zaczep i tu nie wiem, do czego to mogło służyć. Tu mamy reflektory tylne i chlapacz. Z drugiej strony to się niczym tak nie różni, bo tu mamy chlapacz, tu też jakiś zbiornik czy akumulator i tu mamy pokrywę na oponę. Oponę. No od razu mówię, że lepiej sobie nie wymieniać tą oponą koła, bo to
Może wam się model popsuć. O, tak, żeby nie uszkodzić. O, tak. I tak, mamy tutaj resory piórowe, cały most. Tutaj sprzęg, przegub. Tu mamy jak zwykle ruła wydechowa pomalowana szaro, to jest dobre. O, tutaj. Właśnie szukałem tego. O, tu mamy napis Ural 375D i skala 1,43. No, nie ma co tu opisywać. Niestety D'Agostini ostatnio leci, nie powiem brzydko, leci w kulki ze swoimi produktami. No, dokładność jest dobra i no niestety podwozie jest plastikowe, a nie metalowe, ale chodzi o to, żeby te modele stały na półce, a nie żeby się nimi bawić. No i no kabina jest tu metalowa, reszta jest plastikowa, no ale są zadbane szczegóły. Następnie zobaczymy, jak będzie z dzielczym dźwigiem. To chyba jeden z krótszych moich filmów na kanale unboxingowych. Nie, chyba był jeden, co ma 9 minut. No rozgadałem się, nie? No to by było na tyle. To byłem ja, Patryk 62. Na razie, cześć. Do zobaczenia.